kochani! Witam Was bardzo gorąco w nowym teście na żywo. Słuchajcie, jakiś czas temu kupiłam podkład, którego jeszcze nie znałam. I ten filmik planowałam dla Was nagrać właśnie od tamtej pory, ale jakoś po prostu do teraz nie było kiedy i nie było jak. W każdym bądź razie mowa tutaj o podkładzie Love, marki Love. To jest marka, którą znajdziecie i w niemieckim Douglasie, i w niektórych filialach Rossmana. I jeżeli się nie mylę, też w niektórych drogeriach Müller, ale tu mogę się mylić. Słuchajcie, to jest podkład, nazywa się Even Elixir Serum Foundation. Pojemność 30 ml, mój jest w odcieniu 0,10 Ivory Elegance. Prezentuje się tak, o, jego cena to jest niecałe 15 euro w standardowej cenie, oczywiście na promocjach jest on tańszy i wtedy bardziej opłaca się kupować, jak są promocje na przykład minus 30 na podkłady i tak dalej, a w Rossmanach niemieckich często takie promocje są, natomiast nie ma takich promocji jak w Polsce, że tam minus 49 na wszystko, czy minus 55, tego w Niemczech nie ma. Ja ten podkład już dwa razy używałam, to znaczy już, no dwa razy używałam i to jest podkład, który nie ma pompki, a ma, jak widzicie, bardzo długą pipetkę. Przy czym tutaj ma taki przycisk, gdzie po prostu podkład się wydostaje. Także ja go wstrząsnę. Tak, to jest make-up i serum. Ma być rozświetlający, zawiera faktor 20. Aha, i podobno, że niby po 2 tygodniach ma poprawiać wygląd skóry. No i właśnie przed użyciem trzeba wstrząsnąć. Ja go będę nakładać gąbką z Ebelin, ponieważ mój beauty blender jest w myciu. Zaraz będę musiała umyć. Więc nabieram. Nakładam. Jest bardzo, jak widzicie, wodnisty podkład. I zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ja patrzę w dół, dlatego że ja tu lusterko mam, ale niemniej jednak wszystko będziecie widzieć. Słuchajcie, nałożyłam i nie wiem, na ile to będziecie widzieć, ale on mi się tutaj zbiera bardzo nieładnie. Krycie jest zerowe, on nie przykrył nic, totalnie nic. Nawet nie wyrównał kolorytu skóry. Nie wiem, czy będziecie widzieć, jak mi się tutaj poosadzał nieładnie. Jak się go nabiera, nabieranie jest w ogóle ciężkie, ponieważ ta pipetka, jak widzicie, ciężko dosyć wychodzi, co mi osobiście się nie podoba. Jest mega wodnisty. Powiem Wam, że do suchej skóry czy mieszanej to on się nie będzie nadawał. Bardzo ładnie, bardzo nieładnie mi się, widzicie, o, tutaj zaczyna zbierać. Więc ja go zaraz po prostu zetrę z twarzy i nałożę coś innego. Ale powiem Wam, że gniot niesamowity za cenę 15 euro. Nie opłaca się, także ja Wam polecić nie mogę. Co prawda buteleczka bardzo ładnie wygląda, jest szklana. Ale
produkt sam w sobie po prostu żenada. Chciałabym Wam powiedzieć, wiecie co, że poczekam do wieczora, ale ja z taką twarzą nawet nie wyjdę na zewnątrz, także dajmy sobie spokój, ja to po prostu zaraz zmyję. No i niestety produkt okazał się flopem niesamowitym, flop, gniot, jak kto woli. Nie polecam. Także to by było na tyle. Powiem Wam, że jego nawet nie czuć na twarzy. Nic, kompletnie nic. Ja tak patrzę w podkład, to w lustro, to jakbym zupełnie nic nie nałożyła. Także no, mi się on nie podoba. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa.